zdrowia. Wolność słowa, mówią socjaliści. No jak najbardziej. No tyle tylko, że nie słowa nienawiści. Wolność wypowiedzi. O, socjaliści mówią, no jak najbardziej. Ale nie wypowiedzi nienawiści. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No okazuje się, że jest wolność wypowiedzi, no ale nie ma wolności wypowiedzi. Jak się określi, że niektóre wypowiedzi są nienawistne, no to te wypowiedzi są po prostu nieodpowiednie. A co się robi, jak są nieodpowiednie? No obcina się je. Także wolność Orwella 1984, napisana w 1948. No, okazuje się, że to satyra na komunizm, na ZSRR, na początki BBC i Anglii. Znajduje swoje miejsce w Ameryce i na całym świecie. No co oni robią? YouTube zabrania i likwiduje wideo z nienawiścią ze swojej strony. Kiedyś zawsze obiecywał, że będzie neutralny w stosunku do zawartości, a teraz już Google opanował wszystko, wykupił YouTube, no i teraz zaczyna się przycinanie. No i kto jest cenzorem? No trudno powiedzieć, kto jest cenzorem. W każdym razie YouTube powiedział, że swoje poprawi się, czy zacznie ścierać, wycierać, myć, wyczyszczać wszystkie te zawartości, które mają nienawiść. No i ta nienawiść. W Ameryce dopuszczone było palenie flagi, no to nie jest nienawiść. Sikanie na krzyż, to nie jest nienawiść. No a ktoś powie coś, że powiedzmy nie było Holokaustu, nie było zagłady Żydów, szczególnie Żydów, no to już jest mowa nienawiści. No i znika to. Można powiedzieć, czy będą kasowali o tym, jak będą mówili o Polakach? No przypuszczalnie nie będą kasowali. Także, że ocena tej informacji samej w sobie, no to należy właśnie do korporacji, która zarabia miliardy na reklamach. No i właśnie a propos reklam. Wszystkie, no 8 na 10 moich wideo, no to no ja nie mam dużej oglądalności na razie, no ale 8 na 10 praktycznie, nawet jeżeli wideo jest czeka, jeżeli wideo czeka powiedzmy, no bo ja nagrywam wieczorem, a puszczany jest o 2 nad ranem amerykańskiego czasu i pojawia się o 8 rano polskiego czasu, no to bardzo często już w pierwszych sekundach jest odmonetyzowany. Co to znaczy? No to znaczy, że powiedzmy algorytm przeleciał słowa, algorytm przeleciał zawartość, wyczaił słowa, jakie tam są, wyczaił ten opis, który ja tam robię w tytule i w opisie. No i tłumaczy, że ta zawartość nie jest taka zachęcająca dla reklamodawców. Że reklamodawcy nie chcą takich kontrowersyjnych rzeczy. No nie jest to potraktowane jako nienawiść, ale że ostrzegają, że reklamodawcy niechętnie to robią. No co to znaczy? No to znaczy, że ludzie, którzy robią materiał, jeżeli mają ciągle blokowany ten zarobek 5 centów powiedzmy na 1000 obejrzeń, no bo to są znikome sumy, to na milion obejrzeń powiedzmy, no to ktoś dostanie 600-700 dolarów, na milion. To są tego rodzaju kwoty, to nie są straszne kwoty, to ludzie, którzy sobie nagrywają i mają kilka tysięcy obejrzeń, to naprawdę są mikroskopijne pieniądze. No ale mimo wszystko mój kanał jest taki bardziej, no może
trudno powiedzieć, że tytuł wiodący obłęd lewactwa amerykańskiego, no to jest taki przyjazny, lewicowy, no ale zdecydowanie ma charakter bardziej Bóg, honor i ojczyzna, tego rodzaju rzeczy, konserwatywny, tradycyjny i tak dalej. No i jest automatycznie wycinany, blokowany, po prostu ludziom rzucają kłody pod nogi, no bo jeżeli ktoś ma, no dużo kanałów polikwidowali, dużo Jones miał taki, no dosyć kontrowersyjny facet, no to go skasowali, on miał tam miliony obejrzeń, miliony tych minut, godzin i tak dalej, no i go skasowali. Dużo ludzi zaczyna być kasowanych, no ale to z reguły właśnie po prawicy, lewica w ramach tej swobody wypowiedzi, swobody światowej przycina. No i Google, czyli ten Alphabet, czyli to jest ten oddział Google, który ma, należy do niego YouTube, powiedział, że będzie wszystko kasowała, wszystko z tych grup, które tłumaczą czy pokazują, że są lepsi od innych grup pozwalają na dyskryminowanie, powiedzmy segregację, czy wyłączenie ludzi, czy grup bazowanych na wieku, na płci, na rasie, na kaście, czy religii, czy seksualnych przekonaniach. Dorzucili tego jeszcze, że weteranów, status weteranów, no bo to zawsze ta lewica, to ona lubi tak pokazać, że się wszystkimi martwi. No i w środę na blogu właśnie powiedzieli, że będą kasować kompletnie wideo, gdzie jest gloryfikacja nazistów i ideologii nazistowskiej, ale nie powiedzieli, że o ideologii komunistycznej. Czyli znowu jest to, że lewactwo komunizmu rozgrzesza. Można powiedzieć, że rozgrzesza, ale nie rozlicza. Komunizm nigdy nie jest wciągany. Stalin, Mao, Castro, ci wszyscy socjaliści zafascynowani są Che Guevarą, Wenezuelą do niedawna jeszcze. No i kompania powiedziała, że będzie usuwała wszystkie materiały. No ludzie czasami mają dziwaczne rzeczy, tak? Ktoś będzie tłumaczył, że nie było II wojny światowej, albo że nie było jakichś tam strzelanin w Ameryce, że powiedzmy była taka strzelanina, no psychicznie chory chłopak znowu samotny z rozbitej rodziny pozabijał w Sandy Hook w tej szkole podstawowej, to będzie to usuwane, no i będzie usuwane, że na przykład jeżeli ktoś będzie mówił, że Niemcy nie zabijali masowo, szczególnie jak zwykle Żydów, no i innych tam ludzi przy okazji. No to jeżeli ktoś będzie mówił, że coś się nie działo, no to będzie usuwane. Czyli jeżeli ktoś ma idiotyczny pomysł, no to sam w sobie powiedzmy nie powinien być oglądany. Nie, no to jednak cenzura, która robi na tym potężną kasę, właśnie będzie ingerowała. YouTube nie powiedział, które konkretne tam kanały będą likwidowane, no ale zaczęli się tłumaczyć, że niektóre te materiały, no to mają wartość właśnie dla niektórych ludzi tam na uniwersytetach i na koledżach, że ma wartość dla takich niepaństwowych organizacji, które sprawdzają i patrzą się na wzrost czy rozwój, czy w ogóle sytuację tych stron nienawiści, tej mowy nienawiści, że oni to śledzą, badają, no i że później mogą to zwalczać. Także ale myślą o tym, że w zasadzie będą coraz więcej tego usuwać. Także YouTube zaczął tłumaczy się, że zaczął reagować na sytuacje ekstremalne,
i na dezinformację, że reaguje na dezinformację. No w Chinach ta dezinformacja, czy walka z tą dezinformacją, no to wiadomo, jak to się zakończyło. Tam ogólnie można powiedzieć Facebook, Google, Twitter, czy jakiekolwiek amerykańskie międzynarodowe kompanie nie działają, to wszystko jest kontrolowane. Tam do tego doszło jeszcze ten kredyt społeczny, także, że ludzi tam kompletnie obserwują, co kto, gdzie i jak robi. No i w zasadzie mogą być zniszczeni społecznie. Dodając do tego jeszcze kamery, no to już w ogóle jest makabra. YouTube przez lata już tak samo jak inne te media społeczne, Facebook czy Twitter, starały się to reagować na tą zawartość. No i tłumaczyli, że w zasadzie no, będą stali z daleka i będą się patrzyli, co ludzie robią i jak będzie rynek reagował. No a teraz powiedzmy zaczęli tłumaczyć, że nie, przyszli z nożycami, z toporami i będą wycinać to. No i dlaczego? No jak zwykle, kto? Społeczeństwo im powiedziało, że jest wściekłe, że jest mowa nienawiści. No też jest, to jest ciekawe, że można być wściekłym za mowę nienawiści, czyli jedni po prostu mogą swoje emocje pokazywać, a drudzy jakieś bzdurnie mogą wypisywać. No pokazują, że Anti-Defamation League, czyli Liga Przeciwko Zniesławieniu, no to ona zaczynała się jako żydowska organizacja tam 100 lat, a teraz tak stara się wziąć już społecznie amerykańsko, no to oni badania robili i powiedzieli, że 37% Amerykanów, no to doświadczyło nienawiści i uprzykrzenia na internecie. Czyli jak 1/3, no to praktycznie rzecz biorąc, jakby było to 2% czy 5%, no ale przy takiej ilości, no to może się okazuje, że po prostu to jest, jeżeli te 67% po prostu jest nienawistna w stosunku do 37, no to coś, te liczby się nie zgadzają. A 17% powiedziało, że na samym YouTube doświadczyło nienawiści i jakiegoś ścigania. Szef tego Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt powiedział, że YouTube dobrze robi, ale jeszcze niewystarczająco dobrze robi, że powinien robić dużo więcej w celu likwidowania nienawiści i ekstremizmu. No, idzie to w niebezpiecznym kierunku. Ktoś by mógł pomyśleć, że YouTube zacznie właśnie likwidować kogoś, kto spala flagę amerykańską, albo kto sika na krzyż, czy robi waginę, powiedzmy, w Częstochowie, no to jest nadzieja, że będzie usuwać. Ale czy będzie usuwać? No, znając życie, nie będzie tego usuwać. No bo niestety usuwa tylko to, co robi prawica i konserwatyści, a nigdy nie robi swoich. Swoich po prostu nie rusza, jak w Magdalence, tak? W Magdalence też ustawka była oszukaństwo, swoich się nie rusza. Facebook i Twitter także zaczęli robić jakieś kroki w tym, żeby te spamowanie, czyli te wysyłanie najróżniejszych idiotycznych treści ograniczyć. No i tłumaczy, że też usuwanie zawartości też jest dobre dla ludzi. Czyli już tak przyszykowywują wszystkich, że wszystko jest dla dobra ludzi. Socjaliści to zawsze mówią, że to jest robione albo dla dzieci, albo dla ludzi. No trzymaj nas Boże od tych polityków i urzędników, którzy tak o nas dbają, no bo oni w zasadzie no to robią na tym nieprawdopodobną kasę. No i jeszcze tłumaczą, że YouTube to te wszystkie regulacje i decyzje to nie będą takie absolutne, że czasami niektóre będą zostawały, a które nie będą zostawały. Że jeżeli ktoś rozmawia na temat
aktualnej, powiedzmy, propozycji w kongresie, no to będą pozwalali o tym mówić, ale będą się koncentrowali właśnie na tym nienawiści. I to jest ten klucz do tego, że po prostu ta nowa mowa Orwella, wolność słowa po prostu została wyłączona, bo dodano nienawiści. Wolność wypowiedzi nienawiści. I to jest ta właśnie ta makabra, ta paranoja, czy ten koniec świata normalnego, chrześcijańskiego, europejskiego, po prostu jest niszczona. Najgorsze jest to, że z praktycznego punktu widzenia, z takiego statystycznego, no to widać, które znikają, które strony znikają, tak? Które kanały znikają. Są one konserwatywne, są tradycyjne, są właśnie republikańskie, są typu Bóg, honor i ojczyzna i to wszystko znika. Ale socjaliści mówią, że wszyscy są likwidowani. No nie jest to prawda, nie jest to prawda. Jak to wpłynie na użytkowników? No jeżeli zaczną jeżeli zaczną coś likwidować, no to ta poprzeczka będzie się obniżała, no bo te wycinanie, kiedy się skończy wycinanie? No i zawsze ktoś jest niezadowolony w grupie 100 ludzi, no to zawsze będzie dwóch czy trzech niezadowolonych. Z tych milionów na YouTubie, no to będą setki tysięcy niezadowolonych. No i cała ta poprzeczka będzie szła do dołu. Część będzie kasowana, część po prostu twórców ze względów finansowych czy przyjemnościowych przestanie tworzyć. No i to się zrobi taka papka informacyjna. To się zrobi po prostu papka informacyjna. Ludzie, którzy chcą podzielić się ze swoimi informacjami, czy opiniami, czy jakimiś planami, powiedzmy, no to praktycznie rzecz biorąc sami będą się wycinali, no bo ludzie już na dzień dzisiejszy się boją w Ameryce rozmawiać na tematy polityczne, no i to widać było dokładnie, jak nikt nie wiedział, jak społeczeństwo się czuje, kiedy społeczeństwo wybrało, powiedzmy, Trumpa. W Anglii to jest to samo, że w Anglii nie wiedzieli, jak społeczeństwo się czuje na temat tego wyjścia z Unii Europejskiej. Także te zakłamanie, zastraszenie, oszukiwanie na najwyższych poziomach po prostu jest nieprawdopodobne. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek, dzin-dzin. Codzienne powiadomienia. Piszcie, wysyłajcie, polecajcie kanał. Jeżeli macie jakieś sugestie, zawsze na dole można napisać. I do następnego.